Trenerze, no na początku chciałem pogratulować zwycięstwa, bo chyba 8-0 z liderem czwartej ligi, no chyba tego się dzisiaj nikt nie spodziewał. Dziękuję bardzo. No to prawda, byliśmy przygotowani na bardzo trudne spotkanie i ono tak naprawdę takie było. Do momentu, kiedy w drugiej połowie strzeliliśmy bramkę na 3 i później czwarta, piąta, ten worek z bramkami się rozwiązał, natomiast Odra to był naprawdę wymagający przeciwnik i tutaj ten wynik. Nie chciałbym, żeby on trochę przekłamał poziom przeciwnika, bo tak naprawdę my wykorzystywaliśmy wszystkie nasze atuty, które mieliśmy i wykorzystywaliśmy je w perfekcyjny sposób. Dlatego myślę taki wynik, co mnie bardzo cieszy. Może się podobać to, że nasze rezerwy w żadnym wypadku nie są minimalistyczne. Ostatnie dwa domowe mecze to jest 15 goli, no, ultra ofensywna gra. Mnie to bardzo cieszy, szczerze mówiąc, że widać u tych chłopaków radość. Ja główny nacisk, jaki kładę tutaj, to, żeby oni się rozwijali, żeby grali piłką, żeby chcieli grać w piłkę, podejmowali ryzyko i dzisiaj praktycznie w większości tych sytuacji to realizowali. Widać było u nich taką radość z grania. Jak ja to mówię, takie podwórkowe granie. Widać było w tym pasję. Same superlatywy. No tak, trenerze, ale to też nie jest tak, że my gramy długą piłką, bo widać, że nasza drużyna stawia na to, żeby budować akcję od samej bramki i to wszystko toczy się na poziomie murawy. Nie gramy w powietrzu, tylko dołem. To może się też podobać. No tak, takie mamy założenia. Tak jak powiedziałem, największym, najważniejszym celem drugiego zespołu jest to, aby rozwijać młodych zawodników, żeby oni w stosunkowo krótkim czasie trafili do pierwszego zespołu. A nie rozwiniemy ich piłkarsko, jeżeli będziemy grali długą piłkę. My musimy grać od tyłu, uczyć się grania pod presją, nawet jeżeli zdarzą się błędy i te błędy w konsekwencji powodują to, że nawet stracimy bramkę. Natomiast mnie bardzo cieszy, że coraz bardziej widać u tych chłopaków, że oni to ryzyko podejmują, że grają i że coraz więcej tych akcji przynosi skutek. Dziękuję bardzo, trenerze. Dzięki.